W latach 1939-45 toczyła się jedna z najbardziej zaciętych wojen wszechczasów. Gdy opadł bitewny kurz, pojawiły się opowieści o niezwykłych rodzajach broni, tworzonych przez największe umysły wszystkich walczących stron. Nowe pomysły rodziły się z desperacji i szalonej wyobraźni. Kiedy świat oszalał, każdy, nawet najdziwniejszy pomysł, wart był wypróbowania. Niezatapialny i niezniszczalny, zbudowany z lodu lotniskowiec na środku Atlantyku. Nietoperze tresowane do przenoszenia maleńkich bomb zapalających, mających podpalać całe japońskie miasta. Potężne bomby, które po wbiciu się w grunt miały wywoływać lokalne trzęsienia ziemi. Najdziwniejsza broń II wojny światowej – alianci. Najdziwniejsze rodzaje broni aliantów powstawały w trudnym, początkowym okresie II wojny światowej. W latach 40-42 konwoje dostarczające zaopatrzenie z Ameryki do Wielkiej Brytanii były nieustannie atakowane przez niemieckie okręty podwodne. W 1942 roku niemieckie U-boty zbierały obfite żniwo, zatapiając tygodniowo 33 statki handlowe. Straty w ludziach były ogromne. W czasie działań na północnym Atlantyku zginęło lub zostało rannych 30 tysięcy amerykańskich marynarzy. Setki mil oceanu były terenem bezkarnych polowań niemieckich okrętów podwodnych. Z powodu niewystarczającego zasięgu swoich maszyn, brytyjskie lotnictwo chroniło idące przez Atlantyk konwoje tylko na części trasy. To samo dotyczyło lotnictwa Stanów Zjednoczonych, które zapewniało ochronę mniej więcej do rejonu Nowej Szkocji. Rejon nieobjęty zasięgiem lotnictwa sprzymierzonych był terenem polowań niemieckich U-botów. Potrzebna była umieszczona na środku Atlantyku baza lotnicza dla maszyn mających chronić konwoje. Brytyjski premier Winston Churchill polecił swojemu sztabowi zająć się tym problemem. Niezwykłe rozwiązanie zaproponował ekscentryczny brytyjski naukowiec pracujący dla Wydziału Operacji Specjalnych, Jeffrey Pike. Pike wpadł na pomysł wykorzystania gór lodowych. Nie chodziło tylko o pływające lotniska, bo myślał także o gigantycznym, ważącym 4 miliony ton lodowym okręcie do atakowania nieprzyjacielskich portów. Pierwszy pomysł Pike'a był śmiały i prosty. Odciąć fragment góry lodowej, zaholować go na środek Atlantyku, aby służył jako pływające lotnisko z hangarami, składami paliwa i własną artylerią przeciwlotniczą. W oblężonej Wielkiej Brytanii pomysł ten przyjęto z entuzjazmem. Premier Churchill napisał: zalety pływającej wyspy są tak wielkie, że nie trzeba ich poddawać żadnej dyskusji. Lecz gdy Pike razem z kolegami zajął się szczegółami przedsięwzięcia, okazało się, że nie jest ono takie łatwe. Problem w tym, że tylko 10% góry lodowej wystaje nad powierzchnię wody, a reszta jest zanurzona. Admiralicja obliczyła, że wystająca nad wodę część musiałaby mieć co najmniej 15 metrów, czyli pod wodą znalazłoby się 150, co byłoby niepraktyczne. Jednak Pike wciąż był zdania, że lód może posłużyć do budowy czegoś w rodzaju pływającej platformy na środku Atlantyku. Najważniejszą zaletą lodu jako budulca było to, że pływa po wodzie i nigdy nie tonie. Tuż przed zamarznięciem woda nagle zaczyna zwiększać swoją objętość. I właśnie dzięki temu lód ma mniejszą gęstość od wody i unosi się na jej powierzchni. Pike pomyślał o wykorzystaniu lodu do budowy okrętu. Nazwał go Bergship i stworzył odpowiednie rysunki i plany.
Ogromny kadłub miał mieścić hangary dla samolotów, zbiorniki paliwa, magazyny bomb i amunicji, pomieszczenia mieszkalne oraz potężny system chłodzący. Lecz najważniejsze było to, że lodowy kadłub miał mieć 12,5 metra grubości, co uniemożliwiało zatopienie okrętu. Premier Churchill był zdania, że to może rozwiązać problem ataków na konwoje. Lecz aby zbudować z lodu coś tak wielkiego, Pike potrzebował pomocy. Kanada posiadała odpowiedni klimat, a co za tym idzie, także materiał do budowy lodowego okrętu. Churchill spotkał się z premierem Williamem Mackenzie Kingiem i poprosił o budowę prototypu 10-krotnie mniejszego od planowanego okrętu. Prace rozpoczęto na początku zimy 1942 roku na jeziorze Patricia w północnej Kanadzie. Ta największa na świecie kostka lodu wyglądała jak hangar na łodzie. Prototyp miał posłużyć sprawdzeniu, czy cały pomysł da się zrealizować. Czy lód nie zacznie się rozpuszczać, czy będzie pływał tak, jak zaplanowano. Wszystko działało. Lód nie topił się dzięki zamontowanej na pokładzie instalacji chłodniczej i przetrwał zimę i następne lato. Gdy zaczęto budowę, pojawił się potężny problem. W swoim naturalnym stanie lód jest bardzo twardy. Jako materiał budowlany nie jest zbyt dobry, bo pęka. Pracujący teraz w Nowym Jorku Pike zawsze myślał nietuzinkowo. Sięgnął więc po nowy wynalazek, mocniejszy od betonu, tak zwany lód zbrojony makrocząsteczkami. Była to woda zmieszana z trocinami i zamrożona. Materiał można było obrabiać i ciąć, no i topił się wolniej niż zwykły lód. Zbrojony lód opracowano na Politechnice w Brooklynie, a jego wynalazca Herman Mark nazwał go na cześć Pike'a pykretem. Pykret okazał się doskonałym materiałem na lodowy lotniskowiec, bowiem lód z cząsteczkami drewna topił się znacznie wolniej. Premier Churchill podjął decyzję. Niezniszczalny lotniskowiec z pykretu mógł pomóc w wygraniu wojny. Okręt miał się nazywać Habakuk, od imienia jednego z proroków ze Starego Testamentu, który miał powiedzieć: stworzę dzieło, w które nie uwierzycie, choćbym wam o tym powiedział. Habakuk miał ważyć 2 miliony ton i mieć 640 metrów długości. Prędkość miała wynosić zaledwie 7 węzłów, bo żadna torpeda nie byłaby w stanie zniszczyć jego 12-metrowej grubości burt. Wybuch torpedy mógłby wyrwać w burcie niewielki krater, to wszystko. Przebicie jej czy zniszczenie było niemożliwe. Premier Churchill tak się zapalił do tego pomysłu, że zażądał budowy nie jednego, lecz 100 takich okrętów, i to jak najszybciej. Lecz wkrótce potem okazało się, że sprawa nie jest prosta. Pod koniec 1943 roku inżynierowie poinformowali premiera, że budowa jednego lotniskowca może potrwać 2 lata. Było kilka powodów, dla których porzucono projekt budowy Habakuka. Po pierwsze, pomysł był szalony i nie sądzę, żeby sprawdził się w działaniu. Po drugie, i chyba ważniejsze, wojna zbliżała się do końca. Technologie lotnicze rozwijały się błyskawicznie i sztuczna pływająca wyspa na środku Atlantyku przestała być potrzebna. Premier Churchill, choć niechętnie, skreślił projekt. Wielka wizja Jeffreya Pike'a nie została zrealizowana. Dziś szczątki prototypu spoczywają na dnie jeziora Patricia, budząc zadziwienie płetwonurków. Dla tych, którzy znają historię Habakuka, to przypomnienie o niespełnionej wielkości. W czerwcu 1944 roku w Anglii zebrały się ogromne siły szykujące się do największej w historii operacji desantowej, lądowania w okupowanej przez Niemców Europie. Dowodzeni przez generała Dwighta Eisenhowera, Amerykanie i Brytyjczycy od miesięcy planowali każdy szczegół operacji.
Główną rolę miały odegrać czołgi. Gdyby pancerne potwory mogły poprowadzić natarcie na plażę, sprzymierzeni osiągnęliby sporą przewagę. Normalnie czołgi pokonują morze na pokładach jednostek desantowych, lecz tu chodziło o zaskoczenie. Odpowiedź? Zbudować czołg potrafiący pływać. Amerykanie szukali metod przeprawiania czołgów przez wodę od czasów I wojny światowej. Rezultaty nie zawsze były obiecujące. Jedynym czołgiem mogącym pływać okazał się Sherman M4 Duplex Drive, opracowany w Aberdeen i testowany na wodach Zatoki Chesapeake. A oto jeden z kilku ocalałych egzemplarzy. To jeden z czołgów pływających, jakich użyto w trakcie lądowania w Normandii. Tu widać resztki płóciennych ekranów. Tu były przyczepione i uszczelnione. O, to resztki płótna. Ekrany podnosiło się do góry na rusztowaniu ze stalowych rurek, sięgającym ponad wieżę. W ten sposób pojazd wypierał tyle wody, że mógł pływać. W wodzie Sherman DD napędzany był dwoma śrubami. Prędkość maksymalna wynosiła 4 węzły. Konstrukcja spisywała się nieźle na spokojnych wodach Zatoki Chesapeake. Lecz w czasie lądowania w Normandii było inaczej. 32 czołgów, jakie miały wylądować na plaży Omaha, do brzegu dotarło tylko 6. Przy brzegu były silne prądy. Nadchodził przypływ i część maszyn nie zdołała dopłynąć do plaż. Pojazdy lądujące na innych plażach Normandii miały więcej szczęścia. Niemieccy artylerzyści, sądząc, że to nieuzbrojone łodzie, nie strzelali do nich, aż do chwili, kiedy było za późno. W trakcie inwazji na kontynent użyto także innych, zmodyfikowanych czołgów. Miotacze ognia służyły do niszczenia niemieckich punktów oporu. Inne miały specjalne nożyce do wycinania przejść w normandzkich żywopłotach, zwanych bocage. Lecz najlepszym pomysłem były czołgi z trałami przeciwminowymi, typu CEP. Czołgi te torowały przejścia przez pola minowe. Do obracającego się wału zamocowane były łańcuchy ze stalowymi kulkami, których uderzenie detonowało ukryte w ziemi miny. Ian Hamerton był dowódcą czołgu Sherman Crab. Wybuch miny przeciwpancernej czy przeciwpiechotnej powodował silny wstrząs i czołg lekko podskakiwał. Te dziwacznie wyglądające czołgi nie tylko niszczyły miny, lecz bywało, że skłaniały niemieckich żołnierzy do poddania się. Gdybym zobaczył, że idzie na mnie dziwadło z tymi wirującymi łańcuchami, wzbijającymi wielkie obłoki kurzu, sam rzuciłbym się do ucieczki. Lecz nie wszystkie dziwaczne rozwiązania były sukcesem. W miesiącach poprzedzających lądowanie w Normandii Niemcy nieustannie wzmacniali instalacje nadbrzeżne. Aby się przez nie przedrzeć, zarząd broni różnych brytyjskiej Navy zaproponował zastosowanie urządzenia zwanego penjandrem, czyli ważniak. Penjandrem można określić tylko jednym słowem. To był nonsens. Penjandrem miały wjechać na plażę jako pierwsze pojazdy desantu. Startując z pokładu barek desantowych, miały przetoczyć się przez plażę i eksplodować, niszcząc betonowe zapory. Problem w tym, że nigdy do nich nie docierały. Urządzenie składało się z dwóch wielkich kół i bębna zawierającego tonę materiału wybuchowego. Napęd zapewniało 18 prochowych rakiet przyczepionych do kół. Kłopot polegał na tym, że pojazd nie potrafił jechać prosto. Można się było przerazić, bo toczył się z dużą szybkością i nie było wiadomo, w którą stronę skręci. Dla stabilizacji dodano trzecie koło i więcej rakiet, co jednak niczego nie zmieniło. Choć proszę. Urwana rakieta wygrywa wyścig z ciekawskim psem.
Po roku prac projekt Pangendrem doszedł do punktu, z którego nie było odwrotu. Ostateczną próbę obserwowała grupa wyższych oficerów. Urządzenie skręciło, ruszyło w ich stronę i wszyscy rzucili się do rowu. To chyba wpłynęło na zmianę ich nastawienia. Zanim dowództwo brytyjskiej marynarki przyznało się do porażki, projekt pochłonął setki tysięcy funtów. Można je uznać za głupotę, lecz u podstaw pomysłu leżały pośpiech i desperacja. Kiedy w grudniu 1941 roku Japończycy zaatakowali Pearl Harbor, ich wojska zdawały się być niezwyciężone. Jeszcze nigdy Amerykanie nie czuli się tak zagrożeni. Prezydent Roosevelt był zasypywany listami z pomysłami nowych rodzajów broni. Niektóre z nich były naprawdę niezwykłe. W historii wojen wykorzystywano wiele rodzajów zwierząt, lecz w roku 1942 na ich liście pojawiły się nietoperze. Pomysł wydawał się prosty. Wziąć milion nietoperzy, przyczepić każdemu ładunek zapalający, wypuścić je nad Japonią i patrzeć, jak wielka pożoga trawi tamtejsze miasta. Kiedy ktoś słyszy moją opowieść o nietoperzowej bombie, sądzi, że robię go w konia. Prawda, że to szalony sposób prowadzenia wojny? Szczególnie dla tych, których zaproszono do pracy w tym programie. Jednym z nich był ówczesny student biologii, Jack Kufer. Siedziałem kiedyś w laboratorium, gdy wszedł jakiś gość o wyglądzie świętego Mikołaja i opowiedział o pomyśle użycia nietoperzy do przenoszenia ładunków zapalających na japońskie miasta. Szalone, prawda? Gościem o czerwonych policzkach był dr Little Adams, zamiłowany w wynalazkach dentysta z Pensylwanii. Były cztery powody, dla których Adams sądził, że jego pomysł wypali. Nietoperze przenoszą swoje młode, często po kilka naraz, co oznacza, że są dość silne, by unieść małą bombę. Łatwo wprowadzić je w hibernację, a wtedy można robić z nimi wszystko. Za dnia nietoperze szukają ciemnych miejsc, aby się ukryć, strychów, poddaszy czy szczelin w skałach. A co najważniejsze, za darmo można ich mieć miliony z licznych nietoperzowych jaskiń w całej Ameryce. To były mocne argumenty, lecz teraz trzeba było przekonać władze, aby zapewniły pieniądze i personel. To trudne zadanie dla dentysty bez wojskowego doświadczenia. Trzeba było kogoś wpływowego, aby poparł ten pomysł. Przypadkiem dr Adams był znajomym pierwszej damy, Eleonory Roosevelt. 12 stycznia 1942 roku Adams spisał swoje pomysły i zaniósł je do Białego Domu. Prezydent przeczytał list i napisał do swojego doradcy, którym był William Donovan. Napisał: zajmij się tym, Bill. Ten gość nie wygląda na idiotę. Choć nie bez oporów, wyżsi amerykańscy dowódcy szukający sposobów zadania ciosu Japonii dostrzegli w tym pomyśle pewien potencjał. Japońskie domy były zbudowane głównie z drewna, bambusa i papieru, więc powinny być łatwopalne. Gdyby wypuścić nad Japonią milion nietoperzy z ładunkami zapalającymi, rezultaty mogły być straszne. Jednym z celów miało być przemysłowe miasto Osaka. Ściśle tajny projekt opatrzony kryptonimem Rentgen otrzymał zielone światło. Generał Hap Arnold poprosił doktora Adamsa o plan działania. Adams zatrudnił pomocników. To była naprawdę niezła zbieranina. Na przykład kierowcą Adamsa był były gangster Al Capone. It was just a
Ekipa wyruszyła na poszukiwanie nietoperzy w jaskiniach Teksasu i Nowego Meksyku. Trzeba było ustalić, co mogą nietoperze, jak się z nimi obchodzić i który gatunek wybrać. W każdej z jaskiń są miliony nietoperzy różnych gatunków. Lecz poważnym kandydatem okazał się tylko jeden – molos meksykański. Molos nie jest duży, ale za to bardzo liczny. Oto molos meksykański występujący nader licznie w jaskiniach Carlsbad i w większości jaskiń na południowym zachodzie Ameryki. Chwytanie nietoperzy było łatwe, tak samo jak wprowadzenie ich w stan hibernacji przez obniżenie temperatury powietrza. Wyzwanie stanowiło opracowanie ładunku zapalającego, nadającego się do przenoszenia przez nietoperza. Molos meksykański waży średnio 14 gramów, a testy wykazały, że może unieść mniej więcej tyle, ile waży. Lecz najmniejsza dostępna w tym czasie bomba zapalająca ważyła 90 deko, czyli 30 razy więcej niż mógłby unieść molos. Do współpracy zaproszono chemika z Harvardu, Louisa Pfizera. Jego zadaniem było stworzenie ładunku na tyle małego, aby mógł go unieść nietoperz, i na tyle silnego, by podpalić budynek. Jego pomysłem było użycie wynalezionego przez niego napalmu, czyli zżelowanej benzyny. Napalm był gęsty, stosunkowo lekki i kiedy się zapalił, płonął bardzo gwałtownie. Lecz ważniejsze jest to, że kiedy się rozgrzeje, to zaczyna płynąć, wciekając w szczeliny, między deski i tak dalej. To było idealne rozwiązanie dla nietoperzy. Do przenoszenia napalmu Pfizer opracował niewielką celuloidową kapsułkę z zapalnikiem czasowym. Całość ważyła nieco ponad 20 gramów. Ładunek miał być przyczepiany malutkimi szczypcami chirurgicznymi do skóry na piersiach. I miał wisieć. O tak. Ten maleńki ładunek był tak skuteczny, że można go było położyć na drewnianej belce o przekroju 25 cm i podpalić ją bez żadnego problemu. O skuteczności ładunków przekonano się w trakcie prób w bazie lotniczej Carlsbad w Nowym Meksyku, gdy uciekło kilka nietoperzy z uzbrojonymi ładunkami. W ciągu kilku minut baza stanęła w płomieniach. Dowództwu lotnictwa bardzo się to nie spodobało, ale pomyśleliśmy sobie, przynajmniej udowodniliśmy, że to działa. Pozostawał do rozwiązania największy problem. Jak zrzucić milion nietoperzy na japońskie miasta? Dla bezpieczeństwa nietoperze powinny być w stanie hibernacji w czasie przyczepiania ładunków i w trakcie podróży nad cel. Lecz nie można było zrzucić śpiących nietoperzy, bo roztrzaskałyby się o ziemię. Aby wykonały zadanie, musiały mieć czas, żeby się obudzić i coś, z czego mogłyby wystartować, aby polecieć i ukryć się na strychach domów. Rozwiązanie znalazł dr Adams, który skonstruował bardzo pomysłową, nietoperzową bombę. 1040 nietoperzy na 26 tackach umieszczonych było wewnątrz pojemnika w kształcie bomby. Na każdej tacce było 40 przegródek, w których umieszczano po jednym zwierzęciu. Bomba miała być zrzucana z wysokości 1,5 kilometra. Na wysokości 300 metrów miał się otworzyć spadochron i odpaść zewnętrzne osłony, a połączone ze sobą tacki miały się otworzyć jak akordeon. Nietoperze miały spaść na znajdującą się pod nimi tackę i mieć czas, żeby się obudzić. Odlatując, nietoperz miał zerwać cienki jak włos drucik, łączący zapalnik z tacką i uzbroić ładunek, który miał eksplodować w ciągu 30 minut.
15 grudnia 1943 roku nietoperzową bombę testowano na poligonie Dagway w stanie Utah. Na pustyni zbudowano całą japońską wioskę, by sprawdzić, czy nietoperze ukryją się na strychach i pod okapami dachów. Mali podpalacze spisali się znakomicie. Wojskowi byli pod wrażeniem. Oto co napisano. Ustalono, że nietoperzowa bomba jest skuteczną bronią. Nietoperzowa bomba została zatwierdzona w grudniu 1943 roku i miała zostać użyta przeciwko Japonii we wrześniu roku następnego. Lecz w lutym przyszła wiadomość, jakiej nikt się nie spodziewał. Projekt został zamknięty. I nikt nie umiał wyjaśnić, dlaczego. Byliśmy rozczarowani, bo chcieliśmy zobaczyć, co się stanie i pomóc jak najszybciej zakończyć wojnę. Lecz sposób na szybkie zakończenie wojny już wynaleziono. Bomba atomowa sprawiła, że bomba z nietoperzy była przestarzała, zanim jej użyto. Dla ekipy doktora Adamsa wojna się skończyła, lecz w Ameryce wciąż trwały prace nad innymi rodzajami dziwacznych broni. Dziś doskonałą bronią są rakiety samonaprowadzające. Można siedzieć w odległości setek kilometrów i móc bezpiecznie kierować rakietą, tak by trafiła dokładnie w wyznaczony cel. Już w czasie I wojny światowej naukowcy wiedzieli, że przyszłością będą zdalnie sterowane pociski, lecz nie wiedzieli, jak tego dokonać. Jednym z wczesnych pomysłów było użycie gołębi. Pomysł miał amerykański behawiorysta Frederick Skinner, który zajmując się od lat zachowaniami zwierząt wierzył, że można sterować bombą przy pomocy gołębia. Skinner chciał we wnętrzu bomby umieścić gołębia. Po zrzuceniu jej przeciwko na przykład okrętowi wroga, obiektyw miał rzutować obraz celu na ekran we wnętrzu bomby. Gołąb miał być nauczony stukać dziobem w obraz na ekranie. Tak długo jak stukałby w obrazek, połączenie ze sterami pocisku kierowałoby go prosto na cel. Skinner szkolił swoje ptaki jako nagrody, używając pokarmu i twierdził, że jeśli kierowana przez gołębia bomba zostanie zrzucona w odległości około 1,5 kilometra od celu, z pewnością w niego trafi. Pomysł spodobał się wojskowym i w program badawczy zainwestowano $25,000. W laboratoriach prowadzono wszechstronne testy, a gołębie przechodziły je śpiewająco. Wszystko na próżno. Kiedy projekt przedstawiono Narodowemu Komitetowi Uzbrojenia, nikt nie potraktował go poważnie i pracę przerwano. Szybująca bomba najprawdopodobniej sprawdziłaby się w akcji, lecz pomysł był zbyt dziwaczny. Tak więc teraz badacze zajęli się sterowaniem pociskami za pomocą fal radiowych. W tamtych czasach dla większości ludzi pomysł był rodzajem fantastyki naukowej, choć zasada jest bardzo prosta. Wysłany przez nadajnik sygnał dociera do odbiornika, gdzie przekształcany jest w mechaniczną instrukcję dla urządzenia. Na ogół jeden kanał dla jednej funkcji, w lewo, w prawo, w górę, w dół i silnik szybciej oraz silnik wolniej. W roku 1942 Amerykanie zrzucili pierwszą sterowaną radiem bombę VB1 Azon. Ważąca prawie 0,5 tony bomba była przenoszona przez samoloty B-24 Liberator. Po zrzuceniu nad celem bombardier kierował jej lotem za pomocą sygnałów radiowych, powodujących ruchy lotek umieszczonych w ogonie bomby. To była niezwykła broń. Wielki krok naprzód. Celność bombardowań lotniczych osiągnęła poziom, o jakim nikt wcześniej nawet nie marzył. Program Azon stał się podstawą dla jeszcze dziwaczniejszej broni. Operacja Afrodyta miała podnieść zdalne sterowanie na całkiem nowy poziom.
W operacji uczestniczyło lotnictwo wojskowe i marynarka wojenna USA. Zadanie uznano za tak niebezpieczne, że piloci mieli się zgłaszać na ochotnika. Jednym z nich był Ken Waters. Szukali ochotników do specjalnego zadania. Po powrocie miało się mieć zaliczone 5 normalnych misji i medal Distinguished Flying Cross. Plan zakładał wykorzystanie starych samolotów wojskowych jako wielkich bomb kamikadze. W każdej maszynie miało się znajdować 9 ton materiałów wybuchowych. Dwóch pilotów miało wznieść się na pułap 3 km, następnie uzbroić ładunek i wyskoczyć na spadochronach, powierzając zdalne sterowanie lecącemu w pobliżu drugiemu samolotowi bazie. Żeby wystartować taką latającą bombą, trzeba było być kimś wyjątkowym. Samolotem bombą kierował bombardier lecący w maszynie bazie. Jego zadaniem było naprowadzić ładunek na cel. Trzeba było kontrolować pracę silników oraz wznoszenie i opadanie maszyny, więc opracowano wiele nowatorskich urządzeń do zdalnego sterowania samolotem. Bezzałogowa maszyna miała podczepioną potężną świecę dymną, aby ułatwić bombardierowi celowanie. Na pokładzie bomby pracowały dwie kamery telewizyjne. Jedna pokazywała tablicę przyrządów, druga widok z kabiny. To była prawdziwa techniczna rewolucja, choć latający tymi maszynami nie zawsze to rozumieli. Słyszałem wcześniej o telewizji, ale to był pierwszy raz, kiedy miałem z nią styczność. Jako że nowa technika nie była sprawdzona, cała operacja była bardzo niebezpieczna. W ciągu pierwszego tygodnia prób jeden z pilotów zginął, kiedy jego maszyna wymknęła się spod kontroli. A drugi w chwili skoku, bo linki spadochronu zaczepiły się o samolot. Uważam, że najbardziej niebezpieczne było wyskoczenie z samolotu. Maszyna robiła ponad 250 km na godzinę, więc strumień powietrza przycisnął mnie do spodu kadłuba. Tuż obok mojej twarzy przemknął potężny zbiornik świecy gazowej. Do dziś pamiętam, że spaw na jego boku przemknął koło mojego policzka w mniej więcej takiej odległości. Ken Waters miał mnóstwo szczęścia, bo operacja Afrodyta kosztowała życie wielu pilotów ochotników. Jednym z nich był Joseph Kennedy Jr., najstarszy syn najbardziej znanej rodziny Ameryki. Był ochotnikiem. Bez takich ludzi jak on, ludzi, którzy gotowi byli zaryzykować życie, nie byłoby wiadomo, czy ta technika się sprawdza, czy nie. Wieczorem 12 sierpnia 1944 roku przyszła kolej na misję Josepha Kennedy'ego. Kiedy razem z drugim pilotem, Budem Whinney, wystartował z lotniska Fairfield, aby dołączyć do wyprawy bombowej kierującej się nad północną Francję. Lecieli bombowcem Liberator z ładunkiem 9,5 tony materiałów wybuchowych. Kennedy miał wyprowadzić maszynę na pułap 3000 metrów i przekazać sterowanie samolotowi bazie. Ostatnim zadaniem przed skokiem było uzbrojenie ładunku. Służyło do tego nowe elektroniczne urządzenie, które zastąpiło dawne systemy obsługiwane ręcznie. O 18:20 Joe Kennedy i Bud Whinney zaczęli uzbrajać ładunek, aby przekazać sterowanie maszyny. W chwilę później doszło do potężnej eksplozji. Nikt nie wie, co się stało. Podejrzewa się, że kiedy Kennedy przerzucił przycisk uzbrajania, doszło do krótkiego spięcia instalacji, czy jakiejś innej, nieprzewidzianej awarii. I cały ładunek eksplodował. Samolot był całkowicie zniszczony, więc nie udało się ustalić przyczyny wybuchu. Pewne było jedno. Nowa technika zawiodła. Nowa technologia zawiodła.
Zdalnie sterowane rakiety są obecnie standardowym uzbrojeniem sił zbrojnych USA. Ci, którzy dziś używają rakiet, zawdzięczają bardzo wiele ludziom takim jak Joe Kennedy, Bud Whaley i innym, którzy zginęli w trakcie operacji Afrodyta. W początkowym, trudnym okresie II wojny światowej przywódcy sprzymierzonych dostawali wiele dziwnych propozycji. Zbombardowanie Wezuwiusza, aby wywołać erupcję i zniszczyć północne Włochy. Zrzucanie jadowitych węży, aby przerazić mieszkańców Berlina. Czy spryskanie ogrodu Hitlera hormonem, który zmieniłby jego płeć. I nie należy się dziwić, że nie zawsze w porę rozpoznawano dobre pomysły. Bomba o sile zdolnej spowodować trzęsienie ziemi wydawała się absurdem, choć wcale nim nie była. W trakcie II wojny światowej większość zrzucanych bomb ważyła od 200 do 1000 kg i eksplodowała w chwili uderzenia o ziemię, powodując poważne zniszczenia. Lecz większość energii wybuchu rozpraszała się w atmosferze. Brytyjski inżynier miał inny pomysł. Miała to być znacznie większa, cięższa bomba, mogąca dokonać większych zniszczeń nie tylko z racji swoich rozmiarów. Bomba Tallboy była chyba najdziwniejszą bronią II wojny światowej. Ważyła prawie 10 ton. Czegoś takiego nie użyto nigdy wcześniej. Lecz naprawdę dziwaczne było to, że miała niszczyć cel, nie uzyskując bezpośredniego trafienia. Bomba miała wbić się około 30 metrów w ziemi i dopiero potem eksplodować. Podziemny wybuch miał spowodować lokalne trzęsienie ziemi mierzalne w skali Richtera. Jeśli wysadzi się ładunek pod budynkiem i poruszy grunt, całość uniesie się w górę wraz z ziemią, a potem opadnie. Żadna konstrukcja nie wytrzyma czegoś takiego. Gigantyczna bomba była pomysłem brytyjskiego konstruktora lotniczego Barnesa Wallisa, który wiedział, że wielki zdetonowany pod ziemią ładunek może wywołać trzęsienie ziemi. Lecz jak to zrobić? Dwoma głównymi przeszkodami były wielkość i kształt. 10-tonowa bomba miała być zrzucana z pułapu 12 tysięcy metrów, aby nabrać maksymalnej prędkości. W przeciwieństwie do innych bomb miała mieć wydłużony, opływowy kształt. Lotki były nieco skręcone, aby spadając obracała się jak pocisk wystrzelony z karabinu. Uderzająca w ziemię bomba miała się poruszać z prędkością dźwięku. Stalowa głowica o ściankach grubości 10 cm miała zabezpieczać bombę przed zniszczeniem w chwili uderzenia. Cała konstrukcja była nowa i niesprawdzona. Nikt nie planował wcześniej czegoś takiego i nikt nie wierzył, że będzie działać. Nikt poza jego autorem, Barnesem Wallisem. Wallis zrobił rysunek na kartce papieru i wiedział, że aby całość wbiła się głęboko w ziemię, wystarczy mieć odpowiednio ciężką bombę lecącą z odpowiednio dużą prędkością. To było bardzo proste. Lecz w roku 1940 takie myślenie wymagało wiary. Nie było samolotu zdolnego unieść taki ciężar. Barnes Wallis był konstruktorem samolotów, a nie specjalistą od uzbrojenia, a jego pomysły nie były sprawdzone. Brytyjski rząd odrzucił projekt. Wszystko zmieniło się po wielkim sukcesie innego z jego zadziwiających pomysłów – bomby skaczącej. Wirujący cylinder nie tylko odbijał się od powierzchni wody, lecz po trafieniu w koronę zapory wodnej zsuwał się po niej w dół, aby spowodować jak największe zniszczenia. Udany atak na zapory wodne w niemieckim zagłębiu rury sprawił, że brytyjski rząd uwierzył, że wybuch nawet stosunkowo lekkiego ładunku umieszczonego w środowisku gęstszym od powietrza, czyli w wodzie lub ziemi, może być znacznie potężniejszy i groźniejszy w skutkach. Skacząca bomba dała Wallisowi wiarygodność, której tak bardzo potrzebował. W roku 1943 brytyjski rząd uwierzył w jego pomysły i rozpoczęto produkcję największej bomby w historii. Pierwsza wersja była mniejsza od tej, którą zaplanował Wallis. 6,5 metra długości i waga 5,5 tony, w tym ponad 2 tony materiału wybuchowego o nazwie Torpex.
Mimo to był to i tak najcięższy ładunek, jaki miał być uniesiony przez samolot. Pierwszego nalotu dokonał 617 Dywizjon RAF-u. Jednym z pierwszych celów były niemieckie schrony okrętów podwodnych we francuskim porcie Brest, chronione przez 6-metrowej grubości żelbetonowe stropy. Nikt nie wiedział, jaki będzie efekt użycia nowych bomb. Studiowaliśmy zdjęcia lotnicze tych schronów, które wyglądały jak małe prostokąty w zatoce. Doskonale wiedzieliśmy, jak ważne jest zniszczenie ich lub choćby uszkodzenie. Atak nastąpił 5 sierpnia 1944 roku. Nawet Tallboy mógł się nie przebić przez 6 metrów zbrojonego betonu. Jednak lecąca z prędkością prawie 1000 km na godzinę bomba wyrwała 3-metrowy krater. A powstała fala uderzeniowa utworzyła jeszcze większy krater na spodniej stronie stropu. To była niezwykła broń, zdolna zniszczyć obiekt, nie przebijając się do jego wnętrza. Pamiętajmy o wywołanych wybuchem potężnych falach, przypominających małe tsunami oraz o latających wszędzie potężnych odłamkach betonu. Zainspirowani sukcesem, przywódcy sprzymierzonych postanowili pójść dalej i zbudować pełnowymiarową bombę, zawierającą prawie 10 ton torpeksu, mającą długość 8 metrów i noszącą kodową nazwę Grand Slam. Aby unieść ją w powietrze, z bombowca Lancaster usunięto uzbrojenie i komory bombowe. 14 marca 1945 roku bomby użyto po raz pierwszy. Celem był będący ważnym szlakiem zaopatrzeniowym niemieckich wojsk wiadukt kolejowy w pobliżu Bielefeld, który, mimo że zrzucono na niej w jego pobliżu 3000 ton bomb, wciąż nadawał się do użytku. Z góry wiadukt wyglądał jak cienki sznurek. I nieważne, jak uważnie się celowało, trafienie weń wymagało ogromnego szczęścia. Lecz Barnes Wallace twierdził, że Grand Slam jest tak potężny, że nie musi trafić w wiadukt, a wystarczy, że wbije się w ziemię i wywoła niszczące wszystko trzęsienie ziemi. Tam, gdzie zawiodły 3000 ton bomb, jeden Grand Slam okazał się sukcesem. Bomba poszła w dół, wbiła się w grunt i wybuchła. Wszystko zawaliło się jak domek z kart. Do końca wojny bomby Grand Slam były użyte 41 razy, za każdym razem dokonując potężnych zniszczeń. A wszystko to dzięki wizji i uporowi jednego człowieka, Barnesa Wallace'a. Lecz nawet on nie wiedział, że najdziwniejszą i najstraszniejszą broń wszechczasów stworzono w tym czasie w Ameryce. Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Krzysztof Jakub-Słaniewski, czytał Jakub Urchich.